Anna Woźniak, dyżurny synoptyk centralnego biura prognoz meteorologicznych IMGW. Dzień dobry. Polska dzisiaj jest pomiędzy niżem z nadzachodniej zachodniej Rosji oraz drugim ośrodkiem niżowym z nad Danii oraz północnych Niemiec. Przejściowo napływa do nas nieco cieplejsza, ale nadal chłodna masa powietrza polarnego morskiego. Niż z, z północnych Niemiec oraz z Danii stopniowo będzie się przemieszczał na wschód, właśnie nad zachodnią Polskę, kierując do nas także układ frontów. Dzisiaj po południu w całym kraju pochmurno, mogą się jednak zdarzać większe przejaśnienia, szczególnie w Polsce południowej oraz centralnej. Właściwie w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu na północy oraz w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, nie wykluczamy opadów krupy śnieżnej, a w przypadku burz, które możliwe są na, na południowym wschodzie, także opady Małego Gradu. Wysoko w górach oczywiście opady śniegu, możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 2-3 cm, a w sudetach nawet do 5 cm. Temperatura maksymalna dzisiaj wyniesie od 7 stopni na północy, około 10 w centrum i na południu, do 12 na południowym wschodzie. Chłodniej tylko w rejonach podgórskich i na półwyspie helskim, tam około 6 stopni. Wiatr nadal jest i będzie umiarkowany. I porywisty, zwykle z kierunków zachodnich. Najbliższej nocy spodziewamy się wkroczenia tego ośrodka niżowego od zachodu do Polski, w związku z czym spodziewamy się zachmurzenia dużego i całkowitego oraz opadów deszczu na północy oraz w rejonach podgórskich, także deszczu ze śniegiem. Nie wykluczamy, że na Pomorzu przejściowo będzie padał także mokry śnieg. Dodatkowo śnieg będzie padał także wysoko w górach, w Karpatach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 4 cm. W związku z tym, nasuwaniem się niżu, szczególnie nad Polskę północną oraz północno-zachodnią, to tam wystąpią największe sumy opadów nawet około 10 mm na Pomorzu do 15 mm. Temperatura minimalna najbliższej nocy. Wyniesie od 0 stopni miejscami na północy do 5 na południu i w centrum, tylko w obszarach podgórskich lokalnie spadnie do minus 1. W związku z tym ochłodzeniem, szczególnie w rejonach podgórskich oraz na północy Polski, miejscami będzie ślisko. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu porywisty i stopniowo z kierunków południowych będzie skręcał na północne, co będzie się wiązało z tym, że szczególnie wzrośnie nam. Prędkość wiatru na samym wybrzeżu. Będzie on dość silny, okresami nawet silny, w porywach do 75 km na godzinę z północnego wschodu i północy. Ze względu na prognozowane na najbliższą noc groźne zjawiska, czyli spadek temperatury minimalnej poniżej zera oraz silne porywy wiatru zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne ze stopniem pierwszym na przymrozki dla trzech powiatów rejonu Karpat oraz dla północnych powiatów województwa zachodniopomorskiego tutaj na silny wiatr. Jutro wyż przesunie się na wschód nad wschodnią część Polski, natomiast od Północnego zachodu, północy zacznie do Polski napływać jeszcze chłodniejsza masa powietrza pochodzenia arktycznego. Ze względu na obecność niżu, już we wschodniej części kraju, to tam będziemy spodziewać się silniejszych opadów, nawet miejscami około 10-12 mm. Będą to przelotne opady deszczu, na północy także deszczu ze śniegiem. Niewykluczone są opady krupy śnieżnej, a w przypadku prognozowanych burz także małego gradu. Burzom będą towarzyszyły także silniejsze pory wiatru nawet do 60 km na godzinę. Opady deszczu ze śniegiem będą występować również w rejonach podgórskich, a wysoko w górach śnieg, w sudetach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o kolejne 5 cm. Temperatura maksymalna wyniesie jutro od 4-5 stopni nad morzem oraz w rejonach podgórskich około 8 w centrum do 12 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr będzie. Porywisty tylko na północnym wschodzie, tam gdzie będzie obecny ten niż nieco słabszy i zmienny, natomiast na pozostałym przerze kraju będzie on nadal wyraźnie skręcał z kierunków południowych przez zachodnie na kierunki północne. Najsilniejszych porywów wiatru spodziewamy się nadal na wybrzeżu do 65 km na godzinę. Kolejna noc ze stopniowymi rozpogodzeniami od północnego zachodu. Na pozostałym obszarze kraju będą występowały nadal przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem. Nie wykluczamy przejściowych opadów mokrego śniegu nawet w centrum kraju. Deszczy ze śniegiem oraz śnieg w rejonach podgórskich możliwy przyrost pokrywy śnieżnej wysoko w Karpatach o 6-7 cm natomiast możliwy jest nawet o 4-5 cm niżej, między innymi na Podhalu. Temperatura minimalna tej kolejnej nocy już zdecydowanie niższa. Najniższa na północnym zachodzie Polski, tutaj startujemy od minus 3 stopni, w centrum około minus 1 do 0, natomiast najcieplej na wschodzie Polski, tam do 4 stopni. Ze względu na ten spadek temperatury, szczególnie w obszarach, gdzie już wcześniej występowały opady, szczególnie w centrum, będzie miejscami ślisko. Wiatr nadal okresami będzie porywisty. Najsilniejszy będzie na wybrzeżu do 60 km na godzinę. Nie wykluczamy możliwości wystąpienia mgieł na krańcach wschodnich, będą one ograniczać wtedy widzialność do 300 m. Niedziela przyniesie nam coraz lepszą pogodę, poprawę pogody, ponieważ będzie się już rozbudowywał nad nami wyż, bardzo rozległy, sięgający od Wysp Brytyjskich wręcz po Arktykę. Niestety, będzie on do nas sprowadzał nadal to chłodne, wręcz mroźne powietrze arktyczne. Co prawda w zachodniej Polsce spodziewamy się wielu rozpogodzeń, większych przejaśnień, jednak będzie tam stosunkowo chłodno, temperatura maksymalna zaledwie od 4 do 7 stopni. Nieco cieplej, bo aż do 11 będzie na 12 będzie na krańcach wschodnich. Jednak tutaj we wschodniej części kraju wciąż dużo chmur i opady deszczu, deszczu ze śniegiem. W karpatach także śniegu z możliwością przyrostu pokrywy śnieżnej o około 2 cm. Nie wykluczamy, że na krańcach wschodnich będą występowały także burze z opadami małego gradu bądź krupy. W tej Wschodniej i centralnej Polsce stopniowo także będzie się rozpogadzać kolejnej nocy, noc z niedzieli na poniedziałek, z możliwością przymrozków niemal w całym kraju. Wiatr już wyraźnie z kierunków północnych będzie niestety wzmagał to odczucie chłodu, którego spodziewamy się w ten weekend. W kolejnych dniach niestety jeszcze widoczne widoczny jest ten napływ tego chłodnego arktycznego powietrza, więc przynajmniej do połowy tygodnia sytuacja niewiele się zmieni i będziemy mieć do czynienia z nocnymi przymrozkami niemal w całym kraju. Dopiero w drugiej połowie tygodnia najprawdopodobniej przymrozki się ograniczą tylko do północnej, północno-wschodniej części Polski oraz rejonów podgórskich. Natomiast w kolejny weekend już widzimy poprawę sytuacji, nawet wzrost temperatury, możliwość wzrostu temperatury w ciągu dnia do kilkunastu, być może nawet dwudziestu stopni. Niestety ten najbliższy tydzień, będzie przynosił nam okresami zwiększone opady, o ile rozbudowanie się wyżu na początku tego tygodnia w niedzielę i później w poniedziałek, wtorek będzie powodowało, że tych opadów będzie coraz mniej, jednak już w środę ewentualnie zbliżający się Niż z południowego wschodu Europy przyniesie do Polski, szczególnie Polski właśnie południowo-wschodniej, więcej opadów. Niewykluczone, że będą to także opady śniegu, no ale ta sytuacja jest jeszcze niepewna. Czekamy, jak w kolejnych dniach będzie prognozowana ścieżka przejścia tego niżu przez wschodnią Europę i jakie to będzie generowało opady, szczególnie w Polsce południowo-wschodniej. Tutaj także widzimy to stopniowe poprawienie się sytuacji szczególnie termicznej na kolejny weekend. Co prawda tych opadów będzie coraz mniej, ale nadal będą występować. Prognozowane są już jednak opady deszczu. Dziękuję.